Cześć, nazywam się Magda i jestem wizażystką marki Eveline Cosmetics. W tym filmiku pokażę Wam, jak wykonać świetlisty, imprezowy makijaż za pomocą palety Sparkle. Mam już przygotowane oko, czyli nałożony korektor na całą powierzchnię górnej i dolnej powieki, no i przypudrowaną okolicę pod łukiem brwiowym. Zewnętrzny kącik oka wklepię trochę czarnej kredki. Będzie to moja baza pod najciemniejszy cień. Kredkę rozcieram palcem. Teraz małym pędzelkiem wklepię na kredkę w zewnętrzny kącik oka najciemniejszy cień, czyli cień numer 9. Granicę najciemniejszego cienia rozcieram cieniem numer 8. Cień numer 8 nakładam tylko do załamania powieki. Teraz chwytam za średniej wielkości pędzel i aplikuję nim czerwony cień, czyli cień numer 7. Zaznaczam nim załamanie powieki, rozblendowując lekko granicę wcześniej nałożonego cienia. W zewnętrznym kąciku nakładam go trochę niżej, żeby dolna powieka połączyła mi się później z górną. Teraz czas na koralowy cień numer 3, który aplikuję puchatym pędzelkiem i blenduję nim granicę czerwonego cienia. Pilnujcie, aby blendowaniem nie wyjść za blisko brwi. Środek powieki rozświetlę foliowym, miedzianym cieniem numer 4. Nałożę go palcem. Dokładnie rozcieram go na powierzchni powieki ruchomej, delikatnie rozcierając jego granice. Wzdłuż linii rzęs narysuję cienką kreskę eyelinerem. Równie dobrze możecie to zrobić kredką. Teraz czas na makijaż dolnej powieki. Najpierw wzdłuż całej linii rzęs nałożę czarną kredkę. Kredkę rozcieram przy pomocy patyczka. Na kredkę nakładam cień numer 9, czyli najciemniejszy z palety. Jego granicę rozcieram cieniem numer 8. Oraz cieniem numer 7. Teraz w zewnętrznym kąciku przy pomocy tego cienia numer 7 połączę górną i dolną powiekę. Końcówkę ciemnego cienia rozcieram cieniem numer 3. W wewnętrzny kącik aplikuję złoty cień. Wystarczy już tylko wytuszować rzęsy.